Cześć! Dziś poznacie kolejny produkt firmy Hetman Custom Audio Electronics, a mianowicie bramkę szumów Noise Killer, opartą na technologii ESP Decimator G-String. Noise Killer nie jest jednak wierną kopią tejże bramki. Zostały wprowadzone przez Hetmana pewne konstrukcyjno-elektroniczne zmiany. Jak to działa? Wszystkie dostępne na rynku bramki szumów działają na tej samej zasadzie. Kiedy gramy, bramka jest otwarta i przepuszcza sygnał gitary. Kiedy przestajemy, bramka się zamyka, odcinając sygnał od wzmacniacza. Dzięki temu w przerwach między granymi dźwiękami nie słychać dodatkowych niepożądanych efektów, takich jak szumy, brumy czy sprzężenia. Na czym więc polega różnica działania tej bramki w stosunku do konkurencyjnych produktów? Tradycyjne bramki posiadają regulator określający ich czułość, czyli poziom sygnału, przy którym następuje otwarcie bramki, a poniżej którego zamknięcie. Produkt Hetman Custom Audio Electronics działa nieco inaczej. Tutaj również mamy regulator progu zadziałania bramki, ale zamykanie i otwieranie przeprowadzane jest dynamicznie. Noise Killer nie obcina cichych dźwięków, lecz je dynamicznie wycisza. W efekcie nie słychać zamykania bramki, lecz po prostu wprowadzony sygnał wycisza się. Jednocześnie podbijane są wysokie częstotliwości, tak, że ściszany sygnał do końca jest wyrazisty i krystalicznie czysty. Żadnych skoków głośności, szarpania czy obcinania wybrzmiewających dźwięków. Bramka została wyposażona w dodatkowe wejścia, umożliwiające podłączenie jej w pętlę efektów wzmacniacza. Jest to patent firmy ESP zastosowany w bramce Decimator G-String, który został już doskonale opisany w ich oryginalnym produkcie. Zapraszam do wysłuchania kilku próbnych dźwięków.